6 lipca 1920 roku Armia Czerwona wyruszyła do wielkiej kontrofensywy. Zadaniem było zdobycie stolicy Polski, Warszawy, oraz marsz na zachód Europy. Bolszewicy spodziewali się łatwego zwycięstwa, gdyż byli zmotywowani pokonaniem wojsk polskich na froncie południowym, dokładnie jakieś 30 km od Kijowa. Jednak Armia Czerwona posiadała coś, czego inne wojska, jej wojska nie posiadały, a mianowicie motywacji oraz morale. I właśnie to morale, jak się okaże, było najbardziej decydujące w tej bitwie. Dzisiaj będzie opowieść o bitwach pod Radzyminem i Osowem, czyli bitwach, które zaważyły o losie Bitwy Warszawskiej. Serdecznie zapraszam. Dowództwo radzieckie przewidywało szybkie zwycięstwo, ponieważ Wojsko Polskie było zdemoralizowane, a maruderzy uciekali w popłochu przed sowiecką kawalerią. Dla Wojska Polskiego największym zagrożeniem była pierwsza Armia Konna pod dowództwem późniejszego marszałka Związku Radzieckiego Simona Budionnego. Konarmia liczyła około 25 do 30 tysięcy jeźdźców, 25 tysięcy koni, ponad 1600 karabinów maszynowych oraz dwa pociągi pancerne. Więc to była siła, która mogłaby z łatwością rozgnieść polski front. Jednak atutem, w cudzysłowie, który był po stronie Polski, do atutów, które były po stronie polskiej, należało między innymi to, że w niektórych miejscach tory kolejowe się kończyły i pociągi konarmii nie mogły się przemieszczać. Dwa, lotnictwo, które prowadziło bombardowania na pozycje sowieckie oraz bombardowało szlaki kolejowe, by uniemożliwić pociągom pancernym wroga przemieszczanie się. Po trzecie, czołgi Renault FT, francuskie, które wyznaczyły standard używania czołgów, w ogóle standard nie tylko używania czołgów, ale i standard wyglądu czołgów na całe dekady. I ten właśnie standard jest używany po dziś dzień, czyli obrotowa wieża, załoga z przodu, silnik z tyłu. Co prawda one nie odegrały takiej roli, służyły bardziej jako wsparcie, ale jakąś tam rolę odegrały. No i jak już wspomniałem wcześniej, po czwarte, morale. Pomimo tego, że maruderzy, jak donosiło sowieckie dowództwo, uciekali, to jednak polscy żołnierze byli zmotywowani, by walczyć. No i niestety ginąć. Czasami motywowała ich propaganda, a czasami oficerowie z przystawionymi do nich, do ich głów rewolwerami. Trzeba było zaprowadzić porządek z chaosem i bałaganem w wojsku. Oraz paniką oczywiście. No ale ogólnie rzecz ujmując, pomimo tego odwrotu, to odwrót nie przebiegał tak jak na przykład odwrót wojsk radzieckich później spod Warszawy, czyli uciekali w bezładzie i zostawiali sprzęt. Był to odwrót zdyscyplinowany, gdzie oczywiście pozbywano się jakiejś tam części sprzętu, ale tylko dlatego, żeby nie spowalniał żołnierzy, którzy okopywali się na nowych pozycjach. Jednakże pomimo tego, że Francja mocno nas wspierała w osobie marszałka Ferdynanda Focha, to jednak nieprzychylni Polsce byli Brytyjczycy na czele z ówczesnym, można go nazwać, polonofobem Davidem Lloydem George'em. Był tak cięty na Polaków, że gdy usłyszał, że Polska ubiega się o Śląsk, który jest obfity w różnego rodzaju surowce mineralne oraz zakłady przemysłowe, powiedział, że dać Polakom Śląsk to tak samo jak dać małpie zegarek.
Także był zajadłym polonofobem, zresztą nie on jeden i nie ostatni wśród brytyjskich dygnitarzy. No i właśnie państwa zachodnie, zwłaszcza prym wiedli tutaj Brytyjczycy, uważali, że nie będą pomagać Polsce, tylko będą pomagali, Białej Rosji, ponieważ uważali, że biali mają jeszcze szansę, żeby wygrać z Rosją bolszewicką tą wojnę domową, bo pamiętajmy, okres trwania wojny polsko-bolszewickiej to też jest okres trwania wojny domowej w Rosji, więc Sowieci walczyli na dwa fronty. Ale na tym froncie walki z białymi szło im całkiem nieźle, ponieważ dowództwa, ponieważ biali nie mieli takiego daru zjednoczenia się oraz skoordynowania swoich ataków, tylko po prostu obrażali się jeden na drugiego, bądź nie pomagali sobie. I na przykład Kołczak nie pomógł Wranglowi, Wrangl nie pomógł Denikinowi i vice versa, że się tak wyrażę. I Sowieci postanowili wszelkie siły i środki skupić na ofensywie na zachód, bo doszli do bardzo słusznego wniosku, że po co mamy angażować siły? Oni sami się wyrżną, a my ich tylko dobijemy. No i niestety później się to bolszewikom udało. Z bardzo negatywnym skutkiem dla świata. Tutaj można dywagować, czy lepiej by było, żeby biali wygrali, czy czerwoni, ale to nie jest czas i miejsce na to. Ponadto przyczyną, dla której Brytyjczycy nie chcieli Polsce udzielić pomocy, to było fakt, że dalej obowiązywał ten sojusz trójstronny pomiędzy Francją, Wielką Brytanią a Rosją, czyli serdeczne porozumienie, zwane po francusku Entente Cordiale, które mówiło o tym, że wszyscy państwa sygnatariusze mają się wspierać nawzajem, a nie zadawać cios w plecy. Tylko że brytyjscy, za przeproszeniem, Janusze, byli tak krótkowzroczni, że nie dostrzegali problemu sowieckiego. Oni uważali to, że Sowieci chcą tylko, upominają się tylko o polskie ziemie, my tam nie ingerujemy. No i właśnie Brytyjczycy mieli to parcie na cudzysłowie szkło, żeby Polakom odmówić wszystkiego. I dobrym przykładem na to jest początek lipca 1920 roku, kiedy polscy przedstawiciele zostali wezwani na dywanik do Spa, takiej miejscowości, podbelgijskiej miejscowości. Takiej belgijskiej miejscowości. I tam właśnie Brytyjczycy postawili Polsce ultimatum. Albo zdemilitaryzujecie, albo ten, albo zlikwidujecie swoje wojsko i zmniejszycie jej liczebność do 50 tysięcy ludzi, oddacie nadwyżkę broni Sowietom, pozwolicie na otwarty korytarz dla Niemiec do Prus Wschodnich, to wtedy okej. Możecie sobie żyć, egzystować, ale jeśli się nie zgodzicie, to my wam na to nie pozwolimy. I pozwolimy, żeby bolszewicy was rozniesie w pień. No, premier Grabski, ówczesny premier rządu polskiego, był między młotem a kowadłem. Z jednej strony rząd polski chciał utrzymywać dobre stosunki z państwami alianckimi, a z drugiej strony ze wschodu szło 800 tysięcy bolszewików, którzy mieli tylko jeden cel. Nie tylko zdobyć Warszawę i Polskę, ale ją rozkraść, nadziać na bagnety wszystkich, jak to oni określili, kapitalistów i zaprowadzić rządy proletariackiego terroru w naszym kraju. No i Grabski wymijającym tonem jakby się zgodził. Nie wiemy, czy odpowiedział twierdząco bądź przecząco. Można powiedzieć, że odpowiedział i tak, i tak. Po powrocie do Warszawy zdał raport naczelnikowi państwa, Józefowi Piłsudskiemu, i właśnie naczelnik wpadł we wściekłość, ponieważ to oznaczało uzależnienie Polski od Rosji, a tego właśnie byśmy nie chcieli. I już jeszcze tego samego dnia Grabski został zdymisjonowany przez Piłsudskiego. I Piłsudski wiedział, że musi powołać nowego premiera i nowy rząd, ponieważ sytuacja jest ciężka.
Wojsko odnosi klęskę za klęską, wycofuje się, jest zdemoralizowane, a poza tym potrzebuje nowych rekrutów. Dlatego postanawia postawić na czele nowego polskiego rządu Wincentego Witosa. A zrobił to z dwóch powodów. Po pierwsze, Wincenty Witos był znanym działaczem chłopskim, założycielem PSL-u, więc była to znana osobistość, który mógł przekonać chłopów do walki o polską sprawę. A po drugie, tak jak już wspomniałem w pierwszym punkcie, był autorytetem. I jak Witos mówi to, to chłopi za nim pójdą w ogień. Dosłownie. Kilka dni po sformułowaniu rządu jedności narodowej, bądź rządu ocalenia narodowego, to jest 23 lipca 1920 roku, wydaje on odezwę do ludu polskiego, w którym nawołuje chłopów oraz w ogóle proletariat, by stanęli do walki po stronie, żeby stanęli do walki o ojczyznę. I Wojsko Polskie dosyć sceptycznie podchodziło do tego apelu, ponieważ uważało, że to osiągnie połowiczny sukces, ponieważ oni zakładali, że tylko 50 tysięcy wstąpi, od 50 do 100 tysięcy ludzi wstąpi do wojska po apelu Witosa. Ale jakie było zdziwienie sztabu polskiego, gdy po tym apelu rzesze ludzi, nie tylko mężczyzn w wieku poborowym, ale i harcerzy, harcerek, kobiet w różnym wieku, zaczęło się zgłaszać do wojska. Wszyscy chcieli służyć ojczyźnie. I oblicza się, że do sierpnia 1920 roku do Wojska Polskiego wstąpiło około 120 tysięcy ochotników. Znaczy tak mówiło raporty polskie, ale można przypuszczać, że tych ochotników było nie te statystyczne 120-150 tysięcy, ale nawet ćwierć miliona. Ćwierć miliona kolejnych ochotników, którzy gotowi byli bić się za Polskę. Tutaj dochodzimy do strategii. Ponoć niektórzy, dzisiaj grono historyków jest podzielone. Kto tak naprawdę bitwę warszawską, kto był prawdziwym zwycięzcą bitwy warszawskiej? Czy Piłsudski, czy szef sztabu generał Rozwadowski? Można powiedzieć, że Piłsudski po rozpoczęciu bitwy warszawskiej zachował się jak rasowy tchórz, ponieważ najpierw zbiegł do swojej kochanki, później żony, a potem ukrywał się przez 2 dni w willi swojego adiutanta Bolesława Winiawy Długoszewskiego, zwanego pierwszym ułanem Rzeczypospolitej. Ale żeby nie dyskredytować Piłsudskiego, to Piłsudski również miał swój wkład w wygranie Bitwy Warszawskiej, gdyż poprowadził do boju grupę manewrową. Jednakże za całość, za opracowanie planu stoi właśnie generał Rozwadowski, gdyż miał doświadczenie na tym polu, gdyż w czasie I wojny światowej opracowywał różnego rodzaju plany, założenia taktyczne z bardzo dobrym skutkiem. Więc oczywiście nie ujmując marszałkowi chwały, to jednak tutaj należy powiedzieć, że generał Rozwadowski miał większe zasługi niż sam Piłsudski w opracowywaniu tego planu. Tutaj też dochodzimy do bardzo kuriozalnej sytuacji, gdyż 8 sierpnia 20 roku polski oficer, jeden z polskich oficerów miał rozkaz operacyjny dla Wojska Polskiego, który zakładał kontruderzenie z Nadwieprza, o czym donosiły meldunki radiowywiadu, o którym opowiem również. I właśnie te meldunki radiowywiadu, właśnie, że te meldunki radiowywiadu mówiły, że Sowieci nie mają lewego skrzydła,
co Polacy chcieli wykorzystać, gdyż dowódcy frontu południowo-zachodniego, Jegorow i Stalin, tak, ten Stalin, ten sam, który później zawłaszczył sobie Polskę w 1945 roku, zachowali się, że się tak wyrażę, jak ostatnie buce, którzy nie wzięli pod uwagę zagrożenia, że nie ma, że jeżeli front zachodni nie ma lewego skrzydła, to Polacy mogą w nie uderzyć. Zresztą Jegorow i Stalin nie lubili Tuchaczewskiego, gdyż on był kadetem szkoły oficerskiej w Petersburgu, więc był biały, nie można mu było ufać. Ale za to bezgranicznie ufał mu Lenin i Trocki. Ludność Warszawy ochoczo zabiera się do kopania umocnień, barykad i okopów. Aż wreszcie nadchodzi decydujący dzień, 12 sierpnia 1920 roku. Patrole 14. Brygady Kawalerii Radzieckiej docierają pod wieś Radzymin. Wywiązuje się walka, jednak do poważnej bitwy dochodzi następnego dnia, 13 sierpnia. Pomimo tego, że nasze wojska broniły się dzielnie, musiał oddać pierwszą linię okopów pod Radzyminem. Nie przesądzało to o wyniku bitwy, tylko doszło do pewnego załamania w szeregach polskich. Winny całej tej sytuacji, że oddano pierwszą linię okopów, jeden z dowódców został zdymisjonowany i umieszczony w areszcie polowym i zastąpiony nowym. Pomimo właśnie tego, że te walki pod Radzyminem były krwawe, to Polakom udało się przez te następne dni, aż do 16 sierpnia, utrzymać bolszewików na odległość. Tak jak wspomniał też mój kolega, mój przyjaciel z nad Wkry, w tym samym czasie ruszyła 5. Armia generała Sikorskiego, ale kawaleria, jeden z oddziałów kawalerii, który wchodził w skład 5. Armii generała Sikorskiego, przeprowadził dość, można powiedzieć, brawurową akcję. Generałowie francuscy po bitwie pod Somosierrą, 100 lat wcześniej, ponad 100 lat wcześniej, powiedzieli, że jeżeli chcesz być pijany, to bądź pijany jak Polak. Oczywiście to taki tak humorystycznie rzecz ujmując. No i właśnie to powiedzenie znalazło swoje potwierdzenie. Otóż, kiedy kilku ułanów wracało wstawionych do sztabu, postanowili poszukać jeszcze alkoholu i zauważyli w oddali młyn. Jak się okazało, w tym młynie stacjonował oddział łączności 4. Armii Bolszewickiej. No i nasi kawalerzyści wkroczyli z iście ułańską fantazją do młynu, wyrżnęli wszystkich radiotelegrafistów i obsługę tego radiotelegrafu w pień, rozbili, raczej zepsuli radiotelegraf i nie znalazłszy alkoholu, wrócili do jednostki, na swoje pozycje. I to było dość kuriozalne, ponieważ właśnie akurat w tym decydującym momencie miał nadejść rozkaz, by przemieścić 4. Armię z północy na południe, by to ona właśnie stanowiła to lewe skrzydło, aby zapobiec kontruderzeniu polskiemu. Ponieważ obok tego lewego, obok tej pustki, gdzie nie było żadnych sił bolszewickich, stacjonowała tylko 10-tysięczna grupa mozyrska, która miała osłaniać główne siły frontu zachodniego przed ewentualnym atakiem wojsk Polski. I teraz wyobraźcie sobie, 10 tysięcy ludzi, zwykłych chłopów, ma stawić czoła 40 tysiącom zaprawionym w boju Polakom, jeszcze świeżym ochotnikom do tego, plus do tego kawalerii, kawaleria i czołgi. Więc tutaj szanse na przeżycie grupa mozyrska miała minimalne. No i w tym samym czasie, kiedy trwała bitwa pod Radzyminem, nastąpiło również próba odbicia wioski Ossów. To jest kilka kilometrów na południowy zachód od Wołomina.
Wojska radzieckie zdobyły okopy wojsk polskich i przydzielono do tego 13. Dywizję Piechoty oraz 4. Dywizję Piechoty w celu odbicia tych okopów. Walki trwały właśnie od 13 sierpnia do 14 sierpnia wieczorem i były również bardzo krwawe. I tutaj właśnie tworzy się pewien symbol Bitwy Warszawskiej, gdyż w skład 4. Dywizji Piechoty wchodził 236. Ochotniczy Pułk Piechoty. I w tym pułku kapelanem był ksiądz Ignacy Skorupka, prawie 27-letni duchowny, który również chciał się przysłużyć ojczyźnie. Otrzymał on pozwolenie od kardynała Aleksandra Kakowskiego, byłego przewodniczącego Rady Regencyjnej z 1917 roku, by ten mógł zostać kapelanem właśnie tej jednostki. I po południu 14 sierpnia jednostka, w której kapelanem był ksiądz Skorupka, została przydzielona do ataku na Bagnety w celu wyparcia bolszewików z okopów. Oczywiście możecie sobie wyobrazić, płaski teren, po drugiej stronie las, a w tym lesie okopy bolszewików. Jak tylko polskie wojska weszły na otwartą przestrzeń, były dziesiątkowane przez karabiny maszynowe bolszewików. I tutaj dochodzi do sprzecznych relacji żołnierzy a propos śmierci księdza Skorupki, gdyż ksiądz zginął niestety. Ten młody ksiądz zginął. Są dwie różne i sprzeczne relacje. Pierwszy, że ksiądz Skorupka został trafiony kulą karabinową, kiedy udzielał ostatniego namaszczenia żołnierzowi. Ciężko rannemu żołnierzowi. A druga teoria, która jest najbardziej rozpowszechniana nawet dzisiaj, że uniósł krzyż do góry, tak jak to przedstawiono na obrazie Juliusza Kossaka, przepraszam, Wojciecha Kossaka, Bitwa Warszawska, i zaczął prowadzić żołnierzy do boju. I kiedy on szedł z tym krzyżem, to wówczas kula trafiła go w głowę i padł. Jego ciało znaleziono 2 dni później i pochowano najpierw w grobie poległych pod Ossowem, a później jego szczątki zostały przeniesione na warszawskie Powązki. I właśnie ksiądz Ignacy Skorupka, właśnie ten młody 27-letni kapelan Wojska Polskiego, stał się symbolem walki Polaków o wolność. I właśnie w wielu plakatach propagandowych właśnie ukazywano ten moment, kiedy ksiądz Skorupka prowadzi Wojsko Polskie na czele do ataku. Albo też uchwycony moment, kiedy już dostał tą kulą karabinową. Ogółem w czasie bitwy pod Ossowem zginęło 600 żołnierzy po stronie polskiej. Znaczy straty wyniosły 600 żołnierzy zabitych, rannych i zaginionych. A po stronie sowieckiej 625. Także straty, można powiedzieć, były porównywalne. Różnica niewielka. Ale właśnie te dwie bitwy pod Radzyminem i Ossowem były decydującymi starciami w Bitwie Warszawskiej, gdyż wiązały siły przeciwnika na przedmościu warszawskim i umożliwiały później Piłsudskiemu uderzenie w bok, raczej na tyły wojsk sowieckich, co nastąpiło 16 sierpnia 1920 roku. Wojska radzieckie znalazły się w kleszczach, ponieważ z północy nacierała 5. Armia generała Sikorskiego, wsparta jeszcze 4. Flotyllą Bałtycką.
przepraszam, czwartą flotylą Wiślaną, którą Rozwadowski przydzielił, Rozwadowski właśnie przydzielił Sikorskiemu, a nie Piłsudskiemu, co wywołało złość marszałka, ale zgodził się z decyzją ze względów strategicznych. A po drugie, od południa właśnie 16 sierpnia rozpoczęła natarcie grupa manewrowa marszałka Piłsudskiego. To tyle na dzisiaj. Niedługo odcinek będzie o bitwie pod Komarowem i bitwie Niemeńskiej. Także pamiętajcie, lajkujcie, subujcie, komentujcie i udostępniajcie innym. Naprawdę dzięki za to wszystkie, za wasze opinie, lajki, unlajki, komentarze, wyświetlenia oraz suby, gdyż pomagacie nam rozwijać kanał. Jak już jestem tutaj, to chciałbym zadedykować ten film kanałowi Irytujący Historyk, gdyż to właśnie autor tego kanału zainspirował nas, młodych historyków, do tego, abyśmy sami założyli taki właśnie kanał historyczny i również opowiadali o historii. Także, panie Jakubie, dziękujemy za inspirację. Chapeau bas. To tyle na dzisiaj. Cześć i czołem.